No, cieszę się z tego, że tak się złożyło, że dzisiaj na Forcie Prusy nagramy live stream. Cześć, z tej strony Mary. Po raz kolejny jesteśmy na Forcie Prusy. Tym razem nie będziemy poznawać historii tego miejsca, a poznamy Pawła Wodowskiego, pochodzącego z Nysy. Cześć, z tej strony Paweł Wodowski, Pablo Rowi. Reprezentuję swoją wytwórnię M-Code Records, jak również DJs Magazine Polska. Powiedz nam, Pawle, co to za gatunek muzyczny? No to szeroko pojęta muzyka elektroniczna. Ja dzisiaj zaprezentuję to, co przez ten rodzaj muzyki, który gram, który produkuję od ponad już 20 lat. Jest to głównie tech house i techno, melodic techno, no różne odmiany, ale głównie tech house i techno. A powiedz mi, co to za występ się tutaj szykuje? No, doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, jakie mamy czasu od ponad roku na całym świecie. DJ-e zbytnio nie mają imprez do zagrania. Od dawna myślałem o takim live streamie, no i tak się złożyło, że no, cieszę się z tego, że tak się złożyło, że dzisiaj na Forcie Prusy nagramy live stream tutaj właśnie z Nysy. A powiedz mi, skąd się wzięła Twoja miłość do muzyki? Oj, długo by o tym opowiadać. Tak jak mówiłem, ja tą muzyką zajmuję się od ponad 20 lat. To nie jest jakaś tam, można powiedzieć, przejściowa miłość. To jest po prostu coś, co w najgorszych perspektywach, jeśli nawet nie miałbym bookingów i możliwości grania, to po prostu tym zajmuję się na co dzień. Przychodzę do domu popołudniami. Każdy wolny spędzony czas, oprócz tego, że spędzam go oczywiście z rodziną, poświęcam produkcji muzycznej, bo prowadzę swój label M-Code Records i produkuję właśnie muzykę, różne wideoklipy. To zaczyna się coraz pogłębiać, bo oprócz takich undergroundowych, tech house'owych i techno projektów mam już na koncie kilka takich, w których zostały zrealizowane wideoklipy. A można wiedzieć jakie? Tak, na przykład Pablo Rowi, See You Soon, kilka lat temu został wydany w wytwórni legendy muzyki house u pana Toma Nowego. Mam też kilka innych projektów, które są zaplanowane, które mają mieć premierę na te lato. To jeszcze jest do dogadania, że tak powiem, bo musimy zrealizować wideoklipy, ale w przygotowaniu już są trzy projekty na te lato odnośnie muzyki takiej wakacyjnej, lekkiej i takiej, której też zawsze chciałem produkować, bo tak chciałem. No tak, no to trzymam kciuki. A powiedz mi, jakie grałeś takie trzy topowe koncerty? Było ich naprawdę wiele, w tych ponad 20 latach, w których gram, no ale jedna z tych ostatnich imprez, które zagrałem, był Thijs Haven Amsterdam. Imprezę, którą organizował mój kolega Aleksander Konik. Ja jego imprezę miałem okazję organizować w Polsce kilka lat temu, dwa albo trzy, już teraz nawet nie pamiętam, we wrocławskiej pralni z topowymi DJ-ami takimi jak Dr. Motte i JD. Impreza była poświęcona właśnie takiej muzyce lat pomiędzy 95 a 2000, muzyce elektronicznej. Ta impreza właśnie w Thijs Haven była, mogę śmiało już teraz powiedzieć, tą moją taką wymarzoną, choć mam nadzieję, że nie ostatnią. Mogę tak śmiało powiedzieć, pomimo tego, że grałem między innymi też Sunrise Festival. Super. I to w takim, no w głównej, może nie w głównej roli, ale jako doceniony przez MDT, było to nazwane jako Elect of the Sun. W historii Sunrise Festival Elect of the Sun było przyznane tylko dwa razy. Byłem to ja i był to DJ z grupy Armada Music, czyli od Armina Van Burena. Więc na drugim miejscu na pewno Sunrise Festival, a trzeci no Machacz Festival, znowu czeski największy festiwal. Na tej scenie czeskiej zagrałem także z głównymi gwiazdami, sami sobie to możecie zobaczyć, można to zobaczyć na YouTubie. Na ten festiwal zrobiłem swoją produkcję wspólnie z moim kolegą z Nysy, Pablo Rowi, Arkadiusz S. Machacz Festival, tak się nazywa, można sobie sprawdzić. To gratulacje naprawdę. Dziękuję. A powiedz mi, jakie masz plany muzyczne na przyszłość?
No właśnie te plany głównie są związane z produkcją muzyki, dlatego że COVID. Między innymi z jednym z głównych powodów, dla którego odbywa się dzisiejszy stream, to taki, że zrobiłem swój remix, którego na dzień dzisiejszy nie mogę wydać, dlatego że jest chroniony prawami autorskimi, na razie nad tym pracuję, okay. A jest to nie byle jaki remix, bo mam nadzieję, że film Blade raczej wszyscy widzieli. Super, to dziękuję Ci bardzo za wywiad, no i lecimy posłuchać tego. Dziękuję. Dzięki bardzo.